mam do was jedno pytanie. Czy jeżeli dziś umrzesz, czy masz pewność, że będziesz zbawiony? Tylko Jezus Chrystus jest drogą do tatusia, jest drogą do nieba. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z Nim łączy. I jest to Jezus Chrystus. I tylko przyjęcie Jezusa do swojego serca i wyznanie ustami i uwierzenie w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Kochani, chcę wam powiedzieć, że urodziłem się w Polsce i 27 lat żyłem po swojemu. Żyłem swoją drogą, żyłem swoim życiem, trzymałem stery swojego życia. Do momentu, kiedy, wiecie co? Gdy dorastałem, szukałem sobie ojca, bo wychowałem się bez ojca. Od razu wszedłem w grono starszych kumpli. I wiecie co? Od razu otwarłem się na imprezy, narkotyki, alkohol, papierosy. Wiecie co? Najgorsze rzeczy, jakie teraz są tutaj na tym świecie. Bo wiecie co? Ten świat jest skażony. Ale wiecie co? Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ten świat, aby to usunąć. Ale to jest twoja decyzja. Czy ty tego chcesz? Ja w 2015 roku podjąłem decyzję. Oddałem serce Jezusowi. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem, nie dawałem po kablach. Ale pewnego razu, gdy umierałem, zawołałem ze szczerego serca: Jezus, jeżeli ty żyjesz, jeżeli w ogóle ty istniejesz, to objaw mi się, ogarnij moje życie, bo ja nie chcę już tak żyć. I wiecie co? W tym dniu, w tym czasie coś ponadnaturalnego wjechało do pokoju. Coś, co od razu poczułem, że coś mnie ogarnia. Poczułem w swoim sercu miłość. Coś, jakbym się unosił. I wiecie co? Od razu poczułem, że to jest Bóg. Powiedziałem: Boże, ja Cię chcę Ciebie jeszcze bardziej poznać. I na drugi dzień ja się obudziłem. Ja byłem inną osobą. Ten głód narkotykowy ode mnie odszedł. Dziś ja stoję i w ogóle nie jestem narkomanem, a kiedyś byłem. Jezus Chrystus realnie wjechał do mojego życia i mnie uwolnił. Bo chcę wam powiedzieć, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego Jezusa po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I chcę ci dziś powiedzieć, że wystarczy, że uwierzysz w Jezusa. Że uwierzysz w Jezusa. I proszę cię, bo nie mów mi, że jesteś kozakiem, bo ja też byłem kozakiem. Byłem dealerem narkotyków. Jeździłem na imprezy techno. Dwukrotnie umierałem. Miałem wypadek samochodowy, a ja dziś tutaj stoję. I nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus, bo narodziłem się z Bożego Ducha. I to jest dla ciebie, przyjacielu. Ale pytanie, czy ty chcesz się pojednać z Jezusem? Czy ty chcesz mieć z Nim relację? Religia wmówiła nam, że musisz być dobry, że musisz się starać. A ja poznałem Boga, gdy byłem jak śmieć. Zawołałem do Niego i On przyszedł w swojej łasce, w swojej mocy i podniósł moje życie. Podniósł moje życie i ja dziś jestem nowym stworzeniem. I ja dziś tutaj stoję i jestem pewny, że ja idę do nieba. I chcę ci dziś powiedzieć, że masz dziś możesz się pojednać z Jezusem i możesz być pewny, że pójdziesz do nieba. Ale chcę ci powiedzieć, że musisz się narodzić na nowo, tak jak ja się narodziłem. I moim pragnieniem jest, abyście wszyscy się narodzili na nowo z Bożego Ducha, bo Bóg chce wylać na was swojego Ducha, Święty Duch. Teraz niech dotyka każdą osobę, która w głębi serca, gdy jest sama w domu, czuje się samotnie, woła do Ciebie: Ojcze, Duchu Święty, otwieraj teraz te umysły, które były zatwardziałe na Twoje Słowo, na Boga żywego, na Jezusa. Jezu, docieraj teraz do każdej osoby, przenikaj każdą osobę, Duchu Święty.
Ja Ciebie, Ojcze, uwielbiam, że Ty ogarnąłeś moje życie. Ale ja tu stoję i nie mówię Ci, nie musisz koniecznie być narkomanem. Nie musisz być, nie wiem, złodziejem. Ale zbawienie jest dla Ciebie, bo i tak potrzebujesz Boga. Potrzebujesz Boga. I ja dziś tu stoję i kładę przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo czy przekleństwo, ale to jest Twoja decyzja. Kocham Jezusa za to, że dał nam wolną wolę. I to Ty decydujesz. Ty decydujesz. Masz pustkę w sercu. Próbujesz ją czymś załatać. Alkoholem, narkotykami, seksem, dobrymi imprezami, przyjaciółmi. Jeżeli chcesz i bujasz się w dużym gronie, to masz problem z odrzuceniem. Ja miałem problem z odrzuceniem, a dziś nie mam. Jezus Chrystus realnie usuwa wszystko. Byłem uzależniony od masturbacji, pornografii. Najgorsze rzeczy. Gdy ja byłem samotny, ukrywałem to, ale żygałem tym. Dziś przyjdź do Jezusa. Podejdź dziś do mnie. Ja położę na Ciebie ręce. Święty Duch Cię dotknie. Święty Duch Cię wypełni. I jutro będziesz nową osobą. I jutro będziesz stał. I będziesz pewny, że będziesz w raju. I nie będziesz się musiał starać. Teraz się nie musisz starać. Nie musisz chodzić do kościółka. Ten kraj pokrzywił prawdziwy obraz Ojca. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, objawił nam tatusia. Jezus Chrystus objawił mi tatusia. I ja dziś nie jestem sierotą. Jeżeli się czujesz i w Twoim sercu jest coś takiego, to chcę Ci powiedzieć, że jest wyjście. I Jezus chce wejść do Twojego serca. I chce Cię wypełnić. I chce, abyś był szczęśliwą osobą tutaj na ziemi. Chce Twojego szczęścia. Otwórz się dzisiaj na Boga. Pojednaj się z Jezusem. Ja nie namawiam Cię do tego. Nie namawiam Cię do tego, ale pragnę, aby się to zrodziło w Twoim sercu. W Twoim sercu. Tak się to zrodziło w 2015 w moim. I realnie pojednaj się z Jezusem. Nie przez jakąś martwą religię. Nie przez martwą religię. Bo religia zmienia Cię tylko z zewnątrz. A gdy poznasz Jezusa, spotkasz się z Nim twarzą w twarz, to On, Jego Święty Duch, On Cię zmieni od środka. Tak zrobił to ze mną. I ja dziś nie muszę się starać. Nie muszę się spinać w jakichś kwestiach. Bo ja sobie idę teraz, tu na tym skażonym świecie, na tym terenie. Nie jestem sam. Święty Duch jest we mnie. On chce być w każdym z was. Chce Twojego szczęścia. Jeżeli jesteś uzależniony od czegoś, masz chorobę, wstydzisz się czegoś, podejdź, pomodlę się i to odejdzie od Ciebie. A to nie będę ja, to będzie Święty Duch. Święty Duch Cię wyleczy, On Cię uzdrowi. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki. On żyje, On zmartwychwstał. On nie jest przybity do krzyża. On nie jest przybity do krzyża. Uwierz dziś w Jezusa. Uwierz dziś w Jezusa. On będzie zbawiony. Ojcze, ja się modlę o to miejsce. Ja się modlę o ten kraj. Ja się modlę o Warszawę. Aby młodzi ludzie, aby starsi ludzie doświadczali Twojej miłości, Twojej akceptacji i miłosierdzia. Duchu Święty, wstępuj na każdą osobę. Ogarniaj ich swoją mocą, prawdą i miłością. I ja związuję duchy religijne nad tym krajem. Ja was teraz związuję w imieniu Jezusa. W imieniu Jezus jest moc. Jest moc. O co poprosisz, będzie Ci dane w imieniu Jezusa. Kochani, zapraszam Was. Porozmawiajmy. To jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. Dla każdego z Was. Amen.